Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Kronika paryska. I Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana, panie prezesie. Witam wszystkich państwa. Dzisiaj z Paryża przez mój telefon typu, zdaje się, Pegasus, wyjątkowo o Polsce. Nowy polski rząd rozpoczął urzędowanie z rozmachem. Z rozmachem stanu nawet. Kanclerzowi Tuskowi zależy na tym, żeby media reprezentowały różne opinie, a nie jak poprzednio mówiły tylko głosem PiSu. Zależy mu bardzo. Niemniej pogłoski, jakoby w ramach popierania mediów niezależnych sam Tusk zamierzał zapisać się na admirała łodzi podwodnej patronite.pl/radiownet, uważam za przesadzone. Jak każdy polityk, kanclerz dba o swój własny wizerunek medialny. Na tym polu reformator praworządności odniósł niezaprzeczalny sukces. Zamiast opatrzonych wizerunków jakiegoś Salomona, Juliusza Cezara czy innego Napoleona, twarzą kanclerza został oryginalny goryl. Jaki tam goryl? Pan w skórzanej kurtce. Mylą się ci, którzy na podstawie pierwszych niepowodzeń wyrażają się z powątpiewaniem o inteligencji premiera. Przeciwnie. Donald Tusk jest człowiekiem o dużej i błyskotliwej inteligencji, czego dał dowód w czasie długiej kampanii wyborczej, pociągając za sobą miliony Polaków. Dokonał tego dzięki przemyślanej strategii i sile perswazji. Mylą się także ci, co twierdzą, że jest człowiekiem złym. Gorzej, on jest nawiedzony. Jest przekonany o doniosłej misji naprawienia Polski, do której powołała go historia i do której zdołał przekonać liczne grono współpracowników. Zamiast analizować cechy jego osobowości, jest zajęciem znacznie bardziej pożytecznym zastanowić się, kiedy i w jakich okolicznościach doznał nawiedzenia. Prasa brytyjska nazwała go euromaniakiem, jak mi o tym doniosła jedna z moich honorable korespondent. Sam zainteresowany twierdzi, że na manię europejskości zapadł już w dzieciństwie spędzonym w Gdańsku, mieście wielokulturowym i niezmiernie zróżnicowanym etnicznie, gdzie współżyli ze sobą w zgodzie Niemcy, Polacy, Żydzi, Rosjanie i wielu innych. Ja mu nie wierzę. Tusk urodził się w 1957 roku, kiedy miasto było jednorodne etnicznie. Niemcy je opuścili, dobrowolnie lub nie. Żydów nie było, o co Niemcy postarali się wcześniej. Rosjanie, Sowieci, jak przyszli, tak i wyszli, spaliwszy uprzednio część miasta. Zostali tylko Polacy, nie licząc paru Volksdeutschów. Sądzę, iż rzeczywisty fundament jego poglądów, jak również strategię podboju władzy, można znaleźć gdzie indziej. Na Wydziale Historii Uniwersytetu Gdańskiego w pracy dyplomowej o Józefie Piłsudskim. Magistrant Donald Tusk przestudiował dokładnie technikę podboju władzy obraną przez marszałka i zastosował ją w praktyce. Koalicja Obywatelska była jego legionami, a Platforma Obywatelska jego pierwszą brygadą. Nawet nazwiska się powtarzają. Sienkiewicz, Sikorski, Coll. Nie brakuje podobieństw, ale różnice są zasadnicze. To nie jest tamten Coll, ani tamten Sienkiewicz. I to nie jest ten sam Sikorski, ale przede wszystkim inna jest Polska. Zamiast trzech postaw sukna, resztę kraju rozdartego przez zaborców, wycieńczonego przez głód i choroby, bez przemysłu, zniszczonego przez wojnę. Polska dzisiejsza to kraj zasobny, który produktem krajowym brutto przewyższył Belgię i Szwecję. Wówczas kraj analfabetów, dzisiaj państwo o najwyższej alfabetyzacji w Europie, gdzie 98,8% mieszkańców potrafi czytać i pisać. Wówczas minister spraw wewnętrznych musiał poświęcić czas budowie i chlorowaniu wiejskich wychodków, aby zapobiec sraniu za chałupą i epidemiom. Dzisiaj wieś mieszka w willach z centralnym ogrzewaniem i rozmyśla nad zmianą kafelków w łazience. Efekt postępu technicznego na świecie z pewnością, ale także efekt mądrej i ostrożnej polityki. Po okrągłym stole Polska znalazła się w rękach mafii. Watahy łboskie w
pośpiechu rozprzedawały nasz kraj i byłyby go rozprzedały do końca, gdyby się naród nie obudził i nie powołał do władzy rządu patriotycznego, zwanego w Brukseli nacjonalistycznym. Potem do tej pierwszej brygady, czyli do Platformy, dołączyli nowi legioniści. Pułk Zielonych, który walczył o naturę, pułk LGBT+, który walczył przeciwko naturze, brygada do walki z religią katolicką. Zarysowały się dwie drogi polityczne, narodowa i europejska, oraz trzecia droga pod hasłem ani to, ani tamto, co w praktyce znaczyło i to, i owo. Z tego chaosu, z zamętu, spoza zasłony dymnej sprzecznych ze sobą haseł, zamiast gorącego patrioty Piłsudskiego wyłonił się człowiek Brukseli, chociaż nie Belg. Dla przypomnienia, wśród pięciu redaktorów aktualnego projektu dla Europy był jeden Belg i czterech Niemców. Ale oprócz plusów dodatnich są także plusy ujemne. Najbardziej zmieniła się mentalność Polaków. Tamci gotowi byli oddać życie za Polskę i za wiarę. Ich następcy gotowi byli oddać i Polskę, i wiarę za życie na wysokich obcasach, w centrum handlowym, z gazetą wyborczą zamiast Ewangelii. Rozmach stanu nowej władzy spotkał się z oporem starej. Konflikt oparł się o policję, prokuraturę i sądy. Prawnicy podzielili się. Jedni twierdzą, że chociaż na to nie wygląda, Tusk działa zgodnie z konstytucją i prawami, drudzy, że działa bezprawnie. Im dłużej mówią prawnicy, tym naród mniej z tego rozumie, lecz każdy nabiera przekonania, że demokratyczne metody rozwiązania sporu zostały wyczerpane. Demokracja pokazała swoje granice. Jeśli konfliktu nie udaje się rozwiązać na drodze legalnej, pozostaje prawo pięści, czyli jak mówiono w dawnych monarchiach o armacie, ostatni argument królów. W Polsce prawo pięści długo dominowało nad kodeksami. Cytuję dosłownie. Za czasów Rzeczypospolitej egzekwowanie wyroków sądowych było bardzo trudne w kraju, gdzie władza wykonawcza nie miała żadnej prawie policji pod swymi rozkazami. Mickiewicz pisał powyższe gorzkie słowa w objaśnieniach do pana Tadeusza. Po rozbiorach, kiedy władza wykonawcza miała już pod swymi rozkazami policję, ale to była policja rosyjska, podobnie jak sama władza. Obecnie Polska także otrzymuje braterską pomoc z zagranicy. Eksperci z Brukseli przyjeżdżali sprawdzić, czy Tusk mści się w sposób humanitarny, czy mści się w zgodzie z prawem i z konstytucją, ale nawet jeśli dostrzegli jakieś uchybienia, to zapewne myśleli sobie po niemiecku jak wielki Johann Wolfgang Goethe: Ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen als Unordnung. Estrage, to znaczy wolę popełnić niesprawiedliwość, niż tolerować bałagan. Na Polaków przyszło opamiętanie. Efekt zaskoczenia jest skuteczny, ale szybko przemija. Rząd musi się spieszyć, zanim zwolennicy nie rozmyślą się całkiem, zanim zwłaszcza wyborcy trzeciej drogi nie pojmą, że zrobiono z nich jeleni. Kronika paryska.